Dzień dobry. Dzisiaj w naszym studiu gościmy Wojtka Brodowskiego, który jest trenerem klubu sportowego Atos Woźnice, a będziemy rozmawiać o sporcie. Dzień dobry. Dzień dobry, Wojciech Brodowski. Powiedz, miniony rok, jak Wam minął w klubie? Powiedzmy sobie szczerze, był udany, ale dziwny. Bardzo dziwny. Co to znaczy dziwny? Ze względu na pandemię przesunięty był i wydłużony okres startowy. Zazwyczaj zaczynaliśmy starty w maju, w tym roku było to przesunięte i pierwsze starty zaczęły się dopiero w czerwcu i były przesunięte do października. Był specyficzny. Każdy rok był taki, że maj, czerwiec to było robienie minimum na Mistrzostwa Polski. Koniec czerwca, lipiec, imprezy rangi Mistrzostw Polski. W tym roku minima było można robić do początku września, czyli to było przedłużone, nie było takiej pauzy, żeby doładować baterie. Trzeba było jechać na tym, co się zrobiło w tym okresie pandemicznym, czyli ponad prawie 2 miesiące trenowaliśmy indywidualnie w domu. Z tego pojechać do końca sezonu i no, było ciężko. A powiedz, jak to wpłynęło na zawodników, których trenowaliście? Znaczy, jeżeli chodzi o zawodników, większość zawodników zrobiła rekordy życiowe, zwłaszcza dużo jest łatwiej zrobić rekord życiowy u młodzika, który dopiero, powiedzmy, wchodzi w ten świat lekkiej atletyki. Gorzej było troszeczkę w przypadku już juniorów. Tutaj troszeczkę zbliżyliśmy się do tych rekordów życiowych, ale ich nie pobiliśmy. Jeśli mówimy o rekordach życiowych, to powiedz troszeczkę o nich. Jakie sukcesy udało się zawodnikom wywalczyć? W tym roku, jeżeli chodzi o awanse na Mistrzostwa Polski, czyli na imprezy docelowe, pobiliśmy, powiedzmy, rekord klubowy, bo mieliśmy juniora na Mistrzostwach Polski, Bartek Turek awansował, zrobił minimum na Mistrzostwa Polski w biegu na 100 i 200 metrów. Julia Wawrzynowicz zrobiła minimum na Mistrzostwa Polski, juniorek młodszych w biegu na 400 metrów. Oraz do Słubic na Mistrzostwa Polski Młodzików pojechały 3 osoby. Zuzia Kopko wywalczyła sobie kwalifikację w biegu na 100 i 300 metrów. Natomiast Dawid Majewski i Dawid Wawrzynowicz minimum na 200 przez Płotki. A jak klub funkcjonuje? Skąd bierzecie środki chociażby na to, żeby wyjeżdżać na zawody? Jeżeli chodzi o finansowanie naszego klubu, to głównym tutaj, powiedzmy, motorem napędowym jest gmina Mikołajki, której serdecznie dziękujemy za wsparcie. Tutaj daje nam największą dotację, jakie otrzymujemy. Oczywiście co roku piszemy różnego rodzaju projekty, staramy się o dofinansowanie. W tym roku udało się napisać po raz kolejny program, wniosek do programu Klub z Ministerstwa Sportu. Tutaj otrzymaliśmy 10 tysięcy. Ja, jak również drugi trener w naszym klubie, Tomasz Morgaś, jesteśmy objęci programem Lekka Atletyka dla Każdego, czyli tutaj też trenerzy są przez... Tomek był 10 miesięcy bodajże, ja 7 miesięcy opłacani w ciągu roku, to też jest fajne wsparcie. Oraz wspierają nas jeszcze ludowe zespoły sportowe z Olsztyna. Tu też mamy dofinansowanie do obozów, do sprzętu sportowego. Jak funkcjonujecie? Powiedz, jaką grupą dzieciaków się i młodzieży opiekujecie i w jakich kategoriach ich szkolicie? To od kilku lat jest dużo łatwiej, bo mój pierwszy zawodnik, czyli Tomek Morgaś, jest również trenerem w naszym klubie, czyli jest nas, powiedzmy, 2 trenerów, takich, którzy są przynajmniej 3-4 razy w tygodniu na treningu z młodzieżą. Dodatkowo mamy jeszcze trenera, taki, który nas wspiera w konkurencjach rzutowych i w konkurencjach skocznościowych. Jest to trener Krystian Paluch, z którym współpracujemy. To jest zaprzyjaźniony klub Sokół Węgorzewo. Razem również z Krystianem prowadzimy sekcję lekkiej atletyki w Giżycku. I tutaj jest, no mówię, jest nas, powiedzmy, 2+1 taki wspierający i jest dużo łatwiej wykonywać tą pracę. Jeżeli chodzi o to, kogo szkolimy, tak? Czyli mamy 2 programy Lekka Atletyka dla Każdego. Tomek ma ten program dla grupy młodszej 1-6 i tutaj dzieci z terenu gminy Mikołajki uczęszczają tam zazwyczaj około 20-25 osób jest na treningu. Ja zajmuję się grupą starszą, czyli od młodzika do juniora. Podsumowaliśmy na samym początku miniony rok, a jakie plany na ten, który się rozpoczął? To wszystko też zależy, jak to będzie przebiegało, bo wiadomo, mamy pandemię i jesteśmy zmuszeni też realizować swoje wszystkie zadania, które mamy według wytycznych, tak? Udało się jeszcze po świętach zrobić taki krótki obóz 5-dniowy doprawdy, ale no zawsze coś. Wyjechaliśmy sobie i trenowaliśmy na obiektach sportowych w Węgorzewie. Bardzo udany wyjazd, zrobiony kawał fajnej roboty.
teraz będziemy to przerabiać, no i teraz czekamy, kiedy ruszy sezon halowy, tak? Bo chcielibyśmy wystartować w sezonie halowym, no i czekamy, kiedy będzie. No tutaj pierwsze informacje są, że 18 stycznia zostanie zorganizowany pierwszy meeting halowy w Toruniu. No kwestia jest teraz tego typu, jakie wyjdą nowe obostrzenia. Bo wiadomo, że ilość startujących, czyli jeżeli będziemy chcieli jechać powiedzmy na takie zawody z grupą młodzików i juniorów, to jest rozbite. Teraz tak, młodzicy mają start o 13, juniorzy o 17, czyli trzeba by jechać dwoma różnymi transportami, czyli to wiąże się z bardzo dużymi kosztami i nie wiem, czy będziemy po prostu mogli sobie na to w chwili obecnej pozwolić. Mamy nadzieję, że będziecie mogli sobie pozwolić. Mamy nadzieję również, że przybędzie w klubie kolejnych medali i pucharów. Co możesz życzyć sobie i swoim podopiecznym na ten nowy rok? Znaczy ja przede wszystkim sobie, swoim podopiecznym, ale i wszystkim, również Tobie Jarku i po wszystkim mieszkańcom Mikołajek, ale nie tylko, przede wszystkim zdrowia, bo to jest dzisiaj najważniejsze, tak? Jeżeli będzie zdrowie, to sobie poradzimy z innymi różnymi problemami, które będą czasami pewnie występować na naszej drodze, żeby osiągnąć sukces. I tego sobie wszyscy życzymy. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.